Cześć, witam na kanale, z tej strony Voicem, a to jest 40. spotkanie z pierwszym sezonem z gry Cities Skylines 2 na moim kanale. No i dzisiaj chciałbym zająć się budową w tej okolicy lotniska. Więc bez zbędnego przedłużania, może ja bym zaczął od postawienia tego lotniska, żebyśmy widzieli, co potem ewentualnie mamy robić. Będzie to takie olbrzymie lotnisko międzynarodowe, więc najpierw musimy sobie to odblokować i to też sobie musimy odblokować. Teraz to lotnisko możemy postawić. Jest ono olbrzymie i teraz, żebyśmy je odpowiednio postawili wyjazdem, to ja bym chciał, żeby ono może było jakoś bardziej w tą stronę. Coś takiego. No, myślę, że tak mogłoby tu stać. Z tym, że jeszcze byśmy oczywiście musieli wykupić kratki. Mamy 150 zezwoleń, więc myślę, że nie będzie to problem. A, wykupmy ich tutaj, nie wiem, ze 25. O, właśnie tyle się nam wykupiło. No i tutaj, jak przekracza limit miasta, przecież wykupiłem te kratki, czy jeszcze nie? To jest tak duże, że to przekracza gdzieś tu limit miasta. Tu już nie przekracza, tak? No to tu musimy to ustawić. Postawmy to na razie może jakoś tak. Teren się sam, rozumiem, pod to wyrównał. No jest takie delikatne tutaj wzniesienie, widać to ewidentnie. Ale teraz ja ten teren tu będę chciał, tak jakby to lotnisko jeszcze, żeby troszkę tutaj wyrównać. Więc ten poziom, który tutaj jest, utrzymamy i trochę tu wokół to wyrównamy, że tak powiem, żeby tu, wiecie, było troszkę równości tego terenu. No i teraz tak, stąd na pewno będziemy to, tutaj będziemy robić węzeł drogowy, od którego też może bym zaczął. Tylko pytanie brzmi, co my tu robimy, bo można by, takie coś na przykład, ewentualnie takie rondo w kształcie łezki na przykład. Można by, tylko by trzeba było kawałek tutaj tej drogi wyburzyć. I na przykład jakoś teraz tak to wpiąć. No wpina się, tylko jeszcze by trzeba było kawałek tego wyburzyć. Takie tutaj niewielkie też, żeby to nie było nie wiadomo jak duże, bo to nie chodzi o to, żeby to było nie wiadomo jak duże, bo to mi tutaj, wiecie, nie jest potrzebny duży węzeł. No bo to będzie raczej tylko dojazd na lotnisko, tak? Tutaj raczej nie będziemy na tej wyspie nie wiadomo ile rzeczy budować. Więc no, dobra, trochę tu wybuszmy tego. No i spróbujmy teraz jakoś tutaj dojechać. To też chwilę potrwa pewnie, chociaż. Czy trybem równoległości mi się udałoby? Albo stąd. Chociaż stąd to prosto idąc, to my wchodzimy, że tak powiem, tak. Czyli jeszcze kawałek by trzeba było wyburzyć. Żeby to w ogóle jakoś tu wchodziło sensownie. Bo wchodząc tak, to my idziemy w ten sposób. Czyli musielibyśmy... Ewentualnie możemy to jeszcze po kawałeczku wyburzyć. Na przykład ten i ten fragment. I może teraz byśmy coś nam się udało na przykład. Tylko z tym, że 180 stopni ja mu chciał. Poczekajcie, spróbujmy tak, 180 stopni. O, i trochę dalej to wejście. Myślę, że tak może być, z tym, że teraz trzeba było to wszystko jeszcze wyrównać. Czyli tak jak tutaj chcemy, tak jak to musi być. Nie, dotąd tylko. Tu mamy dodatkowe odejście. No i coś takiego myślę może być. Fajnie to nawet wygląda. Tu mamy taką jedną byle jaką drogę, na pewno ona taka nie będzie, to będzie taka, no, chciałbym tutaj taką dużą drogę, myślę. Jaka jest tu największa? 8 pasów. Chociaż czy nam tu jest potrzebne 8 pasów? No może nie, może zróbmy jakieś 4 na przykład, 4-pasmową, dwujezdniową zróbmy. Podobnie tutaj. I teraz jakoś tu na przykład jedźmy dalej, nie? Czyli może teraz, żeby to jakoś miało tutaj sens, to ja bym tutaj zrobił jakiś spadek terenowy, z tym, że mniejszy. I teraz tworzenie spadków, czyli stąd. Tylko pytanie brzmi, czy to na pewno tak weszło. Stąd, tu jaki to jest w ogóle... Czy to nam w ogóle tu podeszło? Podeszło, to jest tak strome, że to chyba nawet my tu wjedziemy w ogóle. Pokażcie mi, to ile to jest procent. Czemu ty idziesz tak dziwnie do góry? Aha, bo tu mamy ten, ale tak normalnie to jest 8%.
No ale niby to nam tam do góry jakoś tu podchodzi, nie? Chociaż mi się to jeszcze do końca nie podoba. Zróbmy to jeszcze raz. Stąd. Złapmy tę wysokość. I zróbmy teraz to jeszcze raz porządnie. Albo jeszcze inaczej, złapmy może. Nie, inaczej. Tą wysokość ja też spróbuję jakoś złapać. Złapię sobie tę wysokość i teraz spróbujemy to. To nie idzie coś. Bo tu mamy te przewody. Te przewody myślę, że mogą trochę psuć, więc może wywalmy je. I to będzie nam jakoś tu lepiej może wchodziło. Czekajcie, spróbujmy zrobić to tak. Ten teren łapiemy. Ej, no nie wiem. To cały czas coś jakby tutaj za daleko nam to wchodziło. Czekajcie. Złapmy ten teren. Teraz odtąd bym chciał tutaj porządnie wejść do góry. No, minimalnie lepiej, jakbyśmy też tutaj tak delikatnie wygładzili. Na samym wjeździe, no to może. No, spróbujmy, no. Tylko. Aha, bo tutaj droga nie wygląda zbyt fajnie. To tak sobie po prostu wygładźmy i tyle. No i teraz wyjdziemy stąd do góry. Jaki zbyt stromy spad, jaki nieprawidłowy kształt. Za duża droga. Ale chciałem tą czteropasmową, nie? To nie jest za dużo na pewno. To tu będzie odpowiednia, chyba że nie stąd. O, może być stąd, dobra. Podchodzimy tutaj tak na ostro do góry, bym powiedział. Wjazd ogólnie jest z tej strony, więc trochę tu będzie do przejechania, no ale okej. I powiem tak, zróbmy jeszcze coś, co by było w miarę równoległe jakoś do tego na przykład. Czekajcie, fajnie by było. O, zrobić coś na przykład takiego. I teraz zróbmy tutaj skręcik. Inaczej. Coś takiego? Jakoś krzywo to tutaj wyszło, nie tak jakbym chciał. Więc może zróbmy to jeszcze raz. Albo inaczej. No dobra, no teoretycznie mogło to być tak. Ewentualnie jeszcze możemy zrobić taki myk, że. Przejdziemy tu dalej z taką drogą i teraz na tej wysokości. Moment, inaczej. Zróbmy, że ja tu zrobię jakieś wyjście pod kątem prostym. Chyba tak nie zrobię, ale to zaraz zobaczymy. Zróbmy, że ja zrobię tak i teraz to wszystko stąd ja wywalam. I spróbujmy to teraz jakoś może złączyć. Ewentualnie. Może stąd wyjdźmy? Trochę bliżej, a na przykład stąd? O, stąd by chyba było dobrze, tak mi się wydaje. Że stąd byłoby dobre to wyjście, więc stąd, tutaj i teraz, popniemy się tutaj. To stąd ja wywalam, bo to nie jest tu przydatne. Tu jest dziwny ten uskok, taki troszkę, no, krzywy. W ogóle jakoś my tutaj dziwnie skaczemy. Droga jest jakaś taka pełna takich wyskoków. Może jeszcze raz, czekajcie. Ja spróbuję to jeszcze raz wyrównać, bo może coś tutaj jednak nie załapało. Weźmy jeszcze raz, spróbujmy to. I tu spróbujmy. Co to teraz wyszło z tym terenem? Takie jakieś dziwne skoki. Przepraszam, jeszcze raz. Przepraszam, ale jeszcze raz. Chcę stąd i chcę podejść. Równo jakoś tu. Czemu to mi tak dziwnie podchodzi? Chociaż no. No niby to jest, tylko z tym, że to mi podchodzi na sam koniec. Co ja z tym zrobię? Czekajcie. Jeszcze raz. Wyrównajmy może najpierw ten teren, bo on się tu nam trochę odrównał. Ja bym go tak dotąd gdzieś wyrównał. Teraz. Tutaj tą. Źle to zrobiłem. Tą wysokość złapmy. Podjedźmy tu. Działa? Chyba tak. Jeszcze raz, teraz spróbujmy tutaj dojechać. To będzie dość duży problem, chociaż nie powinno być raczej z tym problemów. No i w końcu to idzie idealnie, prosto do góry, wchodzimy tutaj. I jesteśmy na lotnisku. Tu będzie takie właśnie skrzyżowanko. No i myślę, że ta droga biegłaby wokół tego terenu lotniska, tak mi się wydaje. Aha, my tutaj nie przejedziemy, a czemu?
W ogóle jakoś tu przejedziemy? Przejedziemy tylko trochę dalej. No dobra. A w sumie się nie dziwię, że my tak nie przejedziemy. Na taką drogę wzdłuż można mieć do pewnego momentu na przykład. Ewentualnie niech ona będzie węższa. Czyli zróbmy na przykład coś takiego wzdłuż. O. I zróbmy coś na przykład kawałek dalej idealnie równoległego. Prostego też. Które by tu już na przykład przeleciało i potem możemy też sobie jakoś tu pójść wzdłuż. O, jakoś na przykład tu. I z tym można by się wpiąć też na przykład pod kątem prostym bym poprosił. O, jakoś tak. A tą drogę byśmy najwyżej zostawili. Tą drogę też byśmy na przykład podpięli jakoś tu. A to byśmy na przykład zwęzili wtedy. I tyle. O. I tyle. Czyli główna droga by skręciła się w prawo. A tu biegłaby właśnie taka jakaś boczna, która biegnie wokół lotniska tak całościowo. To by można teraz tu jakoś na przykład wpiąć. Ewentualnie mogłoby to po prostu być jakieś skrzyżowanie. Takie przecięcie. I tyle. I tak samo zrobimy w tym miejscu. Dojedziemy kawałek jeszcze dalej. Teraz. Tu stąd skręcimy jakoś tak. Z tym, że ja bym tu wolał wzdłuż tego. Aha, bo też nie wyjedziemy, bo tu mamy kolejny pas, czyli tu podobna sytuacja jest jak tam. To wtedy zrobimy coś innego. Zróbmy tutaj coś takiego. Równoległego. Okej. No i teraz jak my tutaj ile mamy kratek? 4 mniej więcej. Dobra, to musimy teraz na 4 kratki zrobić tutaj odstęp. Zostaną nam 4. Dobra, może być 5. Nie musi być to też tak idealnie aż. Tą ostatnią kratkę w każdym razie krzywo wyszło. Krzywo niestety. Niestety krzywo. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Przejedźmy jakoś tak. Cały czas po tej jednej kratce. O, coś takiego. My tu możemy od razu wzdłuż pojechać? Możemy, czyli musimy tutaj kawałek jeszcze. Tu bym kawałek podjechał, ten kawałek można by usunąć, najwyżej będziemy potem kombinować. No i teraz jedźmy dalej. Wzdłuż tak naprawdę tego. No szkoda, że ten teren tu jest taki, o, że nie można nic zbudować, no ale to już trudno, może tak musi być. Chyba też niestety nie wjedziemy, no ale to możemy już iść podobnie jak tutaj, czyli... Stąd wyjdziemy. I tutaj się jakoś w ten sposób podepniemy. Coś takiego myślę, że może być. No i nawet dobrze to myślę wygląda. Tylko z tym, że podłączenia nie mamy oczywiście tutaj, bo mi coś nie wyszło, ale no to wyjdzie. Okej, coś takiego. Czyli taka droga właśnie dookoła. Tu mamy dwie takie. Tylko z tym, że ta tu biegnie zdecydowanie za krótko. Ona niech też biegnie tutaj. O, dotąd na przykład i to też niech biegnie maksymalnie jak tylko się da. Czyli dotąd. Coś takiego w tą stronę też powinno jeszcze się dalej dać, chociaż nie. 24 metry się jeszcze da i w tą też powinno się jeszcze dalej dać, chociaż nie wiem. 14 metrów się jeszcze da, a potem już chyba, czy też 16 niby też się da. Czekajcie, spróbujmy. Ja już nie wiem, tak po prostu ta droga się buduje, ale nie da się tego zrobić, tak? No i okej, lotnisko mamy dookoła oplecione. Teraz tak, z tymi torami, to myślę, żebyśmy po prostu przejechali tak bezpośrednio. Bezpośrednio z tymi torami byśmy przejechali. Tutaj gdzieś też w pobliżu myślę, że biegłyby tramwaje, ponieważ byśmy sobie jakoś zjechali tutaj. No i stąd by biegła ten deptak tramwajowy. W sensie to już by była ulica, nie? No bo to byśmy zamienili sobie na ulicę. Jakbyśmy to zamienili na ulicę, tak? Tak po prostu? Chyba tak po prostu, tak mi się wydaje. Że to może być tak. I teraz możemy jeszcze iść dalej z tym. Wzdłuż, potem przeskakujemy jakoś tu. I tu mamy nagle taki zjazd. Ten zjazd ja bym może zniwelował po prostu wygładzeniem tego terenu, bo tak czy siak mamy tutaj dużo miejsca, więc to mogłoby się śmiało wygładzić.
Niewiele, też żeby nie gładzić nie wiadomo jak, ale żeby troszkę to jednak było wygładzone. I co, takie coś? No, taki zjazd, i tutaj jakoś byśmy się na przykład popieli, o. Coś. Takiego, o, proszę bardzo. Trochę tu będzie zjazd, no ale też bez przesady może być jakiś tam zjazd, tak? Tu byśmy pobiegli, więc tutaj gdzieś myślę byłaby ta pętla tramwajowa. Więc też może ja od razu te wszystkie tutaj wyposażę w tory. Ja to wszystko od razu tutaj doposażę. Do tego miejsca i to też doposażę oczywiście w tory dwukierunkowe na tym fragmencie. Okej, coś takiego. No i teraz możemy tutaj dalej jeszcze sobie pójść. Znaczy tu troszkę zabierzemy tych torów, niestety, przykro mi. Ale delikatnie tych torów zabierzemy, ponieważ tutaj muszę mieć pętlę, no i dopiero tutaj byśmy sobie, myślę, na jakąś pętlę mogli wjechać. Z tym, że to też byłby na pewno wjazd taki, o. Prosty, myślę, wjazd. Tylko z tym, że może, żeby z obu stron się dało wjechać, więc może coś na przykład pod kątem 90 stopni. Jakieś na przykład wtedy perony, na przykład zakręty takie możemy dać tutaj jakieś. Mam jeszcze trochę tego miejsca, już niewiele, bo tu zaraz wchodzimy do góry, ale myślę, że możemy. A i nieproste, już nieproste, właśnie w tym, że nie chciałbym prostych już. Tylko właśnie kilka takich peronów obok siebie. Więc byśmy zrobili, o, coś takiego. Tak jakby one były różne. Czekajcie. Jakby coś mnie nie przyciągało. Może zróbmy taki jeszcze tor. Teraz na przykład od tego toru. Ile tu mamy metrów? 17. Kolejne 17, 16, niech będzie już mniejsza o to. Zróbmy to w ten sposób i teraz tutaj równo. Jeszcze jeden peron robimy, no można by w sumie. Tak, żeby to była, wiecie, taka pętla z prawdziwego zdarzenia, żeby tu było tych peronów multum. I może nawet jeszcze jeden zróbmy na koniec. Czy to by było za dużo? No okej, zróbmy też taki jeszcze jeden na przykład peron i wtedy byłoby pięcioperonowa pętla. Z tym, że tutaj jest za dużo zdecydowanie tych torów. Więc to wywalmy na razie. I teraz te wszystkie perony by tu trzeba było powpinać. Więc no, trochę tych skrzyżowań powstanie. Ale one ogólnie rzecz biorąc wszystkie będą z tramwajami, więc raczej nie widzę problemów. Myślę, że można by światełka śmiało powyłączać. I tyle. Coś takiego? Myślę, że tak. Teraz to byśmy sobie jeszcze wyrzucili, to nam nie będzie potrzebne. To oraz to. No i teraz po prostu musimy teraz to wszystko poobracać odpowiednio. Ponieważ będziemy docelowo jechać w tą stronę. Chociaż tutaj nie ma wjazdu. Aha, tu już zabrakło, widzę, fragmentu torów. Ja powiem tak, wywalę te wszystkie tory i teraz można będzie jakoś poprzekładać je, o. Teraz jak to tutaj jest? Od tego miejsca, nie, nawet tu już nie potrzebujemy. Tu nie, teraz mamy tutaj jakoś to sensownie, tu widzę, że teraz w ogóle nie ma torów. A, co tu się stało? Czemu ten teren tak mi się zrobił? Halo, halo? Coś tu chyba nie pykło z tą drogą. Co tu się stało? Że say what? Bo nie kumam teraz. A. Normalnie się to tak jakby wyrównało teraz. Nie wiem, o co tu chodzi. Czyli problemem jest to, ten fragment torów? Nie. Działa wszystko. Nie kumam. Dobra, może coś nie pykło chyba im. Teraz. Tu byśmy zrobili taki zakręt solidny. 32 na 33 niech będzie. Potem jeszcze jeden taki zakręt. 48. Chociaż nie, bo to będzie za tego. 32 dajmy na 32. I co? Przed torami się musimy zmieścić. Albo jakoś obok torów. Nie wiem. No w tory nie wejdziemy, więc musimy troszkę to skrócić chyba jednak. Chyba jednak troszkę skrócimy, więc po prostu no, będą musieli jakoś troszkę ostrzej zawrócić. Dajmy tak jeszcze i dajmy teraz 24 na 32, niech będzie.
Dobra, i teraz to wszystko musimy tu wpiąć. Akurat ten peron może bym wpiął już jakoś tak na zakręcie po prostu. Pozostałe możemy wpiąć tak prosto. O. I coś takiego na przykład. Teraz ten peron można by tu wpiąć, tak? No i okej, taka całkiem solidna, myślę, pętelka. Tutaj jeszcze byśmy usunęli ten kawałeczek, żeby to nam jednak tu nie przeszkadzało. Okej, coś takiego. No i jakoś to tutaj działa już. Taką będziemy mieli tu solidną pętlę tramwajową właśnie. A poza tym na pewno jeszcze jakaś pętla autobusowa będzie, bo rozumiem, czy my tu możemy wytyczać normalnie przystanki, czy nie. Tu są jakieś przystanki? Są, tu mamy dwa dla autobusów. Zobaczcie, po prostu będzie już pętla, czyli nie ma takiej potrzeby. Chociaż i tak na pewno jakieś przystanki dodatkowe jeszcze wytyczymy, więc może ja je od razu tu wytyczę. Na pewno będzie raz, dwa i raz, dwa. Na razie tyle. Tu też wytyczymy przystanki. Ten przystanek jest nam tutaj zbędny, jeden. O, jeden słupek za dużo. I postawmy jeszcze przystanki, o. Na przykład tutaj. Żeby to też miało już jakieś ręce i nogi. No i dobra, co byśmy na pewno tutaj dalej zrobili, to właśnie ten pociąg. Pociąg, pociąg, pociąg. To jest jeszcze ważna, bardzo, bardzo ważna rzecz. Bo my ten pociąg obecnie mamy, on kończy nam bieg tutaj, nie? Na tej stacji. W sensie nie, on może jechać dalej, ale dojeżdża tutaj. I teraz tak, jak ja bym to zrobił? Wybiłbym się jakoś już stąd. I co, odbilibyśmy tak zwyczajnie? Po prostu? No tak czy siak musimy zjechać na dół. Bo tak czy siak potem jeszcze raz będziemy się tak jakby przez wyspę przedostawać. Tylko z tym, że ja bym to zrobił troszkę inaczej, bo my się tutaj zbijemy bezsensownie na dół. Może inaczej. Jedźmy sobie. Moment, inaczej. Zróbmy to tak. I odbijmy jakoś tutaj. Na 20 metrów, na 20 metrach to będzie. No to wspaniale. Teraz delikatnie jeszcze wyżej muszę podejść, żeby to było równe. No okej. Okay. A już teraz za to za wysoko, więc trzeba by było teraz delikatnie zejść. To tak za bardzo, a tak po środku jakbyśmy teraz sobie troszkę zeszli. Chociaż tutaj niby jest równy, nie? Z tym, że potem to się robi za bardzo krzywe, więc ja bym tutaj zszedł na dół. O, na 11,25. No i nawet będzie to teraz, mam nadzieję, równe. I teraz sobie tu jakoś zakręcimy na przykład jeszcze. I teraz po prostu trzeba skorzystać jeszcze ewentualnie, o, znowu by było, no ale trochę już musimy teraz zejść, więc po prostu na takim dłuższym odcinku musimy jakoś tutaj zejść, ponieważ ja tutaj jeszcze widzę jakąś jedną stację kolejową. Właśnie gdzieś w tym rejonie. Dworzec kolejowy, jakoś byśmy tu na przykład go ustawili. Ewentualnie trochę wcześniej, żeby to jakoś przejechać. Coś takiego. Teraz tą drogę byśmy tu musieli jakoś przeprowadzić. I teraz jakbyśmy tu przeszli pod kątem 180 jakoś. Czekajcie. Ja spróbuję może kawałek wyjść prosty. Czemu to nie chce tak wyjść, a tak wyjdzie? No tak wyjdzie. No to okej, okay, może być w sumie tak. Tu jeszcze możemy tą drogę tak czy siak przedłużyć, ona nam się potem przyda. Z tym, że może ja tutaj bym troszkę tych kratek jednak skasował, ponieważ no one tutaj raczej nie wyglądają zbyt pięknie, więc z tym do widzenia, z tym do widzenia. A tutaj ja bym wstawił może jakieś parkingi na przykład, o. Może jakieś by się tu zmieściły, chociaż tu nie ma zbyt wiele miejsca, no ale może chociaż coś. Żeby też było trochę luzu. Taki jeden chociaż średni może być. I potem będziemy z tymi pociągami jakoś dalej szli, więc istnieje szansa, że trochę tych bloków będzie wyburzonych. Z tym, że na pewno. Przepraszam, z tym, że na pewno tak nie pójdziemy na pewno, tylko musimy skre. Ewentualnie może czekajcie, idźmy prosto.
Czekajcie, no musimy tu już zejść, trudno. Coś takiego. Tak z teksturami to niezbyt. To będzie w ogóle jakiś kąt sensowny. Będzie chyba, co? Tak, a tutaj to... Nie do końca to wygląda. Ale może... O, jakoś tak na przykład, niech to może będzie tak. Okej. No i teraz, idziemy dalej tutaj na pewno. Zastanawiam się, czy by nie w tunel wejść, ale myślę, że na razie byśmy jeszcze poszli po powierzchni. Więc tak czy siak trudno, ale ja to muszę trochę rzeczy wyburzyć jednak. Ponieważ tutaj przez środek tego miasta będą biegły tory. O, ja tu częściowo z tymi torami oczywiście zjadę jakoś. Trudno, ten tor najwyżej nie będzie przejazdu, ale no jeden tor tu musi wystarczyć jakoś. Może ja tu bym jakoś próbował zejść. W dół na przykład, na jakieś 6 metrów. Czy ja tu w ogóle zejdę? No może dalej nie mogę iść aż tak. Możemy te ścieżki tutaj fakt wyburzyć, bo tu jednak będą pociągi jeździły, więc raczej nie sądzę, żeby te ścieżki miały teraz wielki sens. Te budynki też. Znaczy ja one i tak potem zostaną wyburzone przeze mnie, a to już mniejsza o to, nie chcą się. I co, teraz zejdziemy jakoś? Co się niżej jeszcze, nie? 7 metrów, 7,5 bym chciał. Chyba jeszcze trochę musimy zejść, albo po prostu dojdźmy na razie może do skrzyżowania na minus 10 i potem co? O, na tyle to już zejdziesz, dobra. Czyli z tymi pociągami tu po prostu będziemy schodzili tak pod ziemię i tyle. No, więc normalnie może, normalnie mogą być bloki, po prostu tutaj mamy tory i tyle. Pociągów. Tak, będzie to na pewno ciekawie wyglądało, no pod tą całą wyspą tak czy siak musimy już przejechać. Więc pod tą całą wyspą będziemy jechali prosto. Jeszcze niżej muszę zjechać, matku. Dobra. Nie ma się czym tutaj zbytnio przejmować. I teraz myślę, że możemy tu już powoli sobie wychodzić na powierzchnię. Myślę, że na spokojnie. No, trochę to potrwa to wychodzenie. Ja bym chciał do zera wyjść, więc to na pewno dużo potrwa, ale może chociaż trochę kiedyś. O, na przykład jakoś tak byśmy sobie wyszli. Po powierzchni niczemu dalej nie mogę. Aha, bo nie mam kupionego tego terenu. Super. Więc spory kawałek będziemy tu biegli pod ziemią. No ale trudno. Pod ziemią też się czasami jedzie i nie ma problemu. Te cztery klatki sobie jeszcze jakoś wykupimy. I tu będziemy robili ostrą odbitkę na tym moście. Aha, most wyszedł prosty. No, no już dobra, niech będzie most, w sumie może być prosty. No i to jakoś tak delikatnie też sobie podejdziemy, z tym, że to podłączenie mamy gdzieś tam, więc moglibyśmy jeszcze nie skręcać aż tak. Tylko bardziej się wyrównać i teraz poszlibyśmy sobie bardziej tutaj. No i tak, no i okej, mamy tory. Czy my tu mamy coś jeszcze, co można by teraz tutaj postawić, czy już wszystko? Wszystko już mamy rozbudowane? Chyba tak. Nie wiem, myślę, jeszcze stację metra na pewno postawimy, ale to za chwilę. I to już myślę, że zajmiemy się tym w następnym odcinku. Za dzisiaj wam dziękuję. No słuchajcie, mamy olbrzymie międzynarodowe lotnisko. Na pewno jeszcze długo nam zajmie, myślę, że jeszcze co najmniej 2 odcinki, żebyśmy przeszli do czegoś innego, bo mamy jeszcze sporo do zrobienia. Ale no, mamy tory. Pociąg niedługo tu będzie dojeżdżał i myślę, że to całkiem sensownie będzie działało. Za dzisiaj wam dziękuję, do zobaczenia w kolejnych spotkaniach. Cześć i pa pa!